Jeśop! Nowa przygoda na weekend. Startujemy z grą Dredge. Bardzo fajna gierka o byciu rybakiem. Pływa się po wodach, łowi się ryby, sprzedaje się ryby, zarabia się pieniądze. Później się nowe rzeczy odblokowuje, rozwija się swoją łódkę. Super sprawa, taki mały biznesik. A poza tym są mroczne klimaty potwórkowe. Spodoba wam się na pewno. W opisie macie link oczywiście do G2A, gdzie możecie dostać gry w dobrych cenach. Na przykład tą grę pewnie może znajdziecie. Dopiero wyszła, więc może tam jej jeszcze nie ma. Ale warto sprawdzić. Dobra, płyniemy. To jest nasza łódeczka. Taki mały kuterek fajny. Naprawdę fajny. No. Tak. O, szukają tego pracownika. Ja tam płynę, to ja. To ja tak wyglądam teraz, jakby coś. Bez kamery gram, to tak wyglądam właśnie. Nieogolony, w czapce siedzę. Usieję. No, to tak mniej więcej. O nie, wpadłem w skały. No i lipa, no i koniec. No, lipa. Ale dopłynąłem do celu, bo latarnia morska jest zaraz obok. To chyba kitówa, co? Tylko łódka rozbita. Prawdopodobnie. Choć już jest grafika z gry. Tak, to już grafika z gry jest, no. Ojej, wstał poranek. Tak. No, witam. O! Siema, ziomek. Siema. Witam. O, Greater Maro. To jest to miejsce. A to jest major, czyli taki prezydent, tak? Chyba jakiś tam ten burmistrz? Burmistrz! No. Aha. Tak, tak. Ja się rozbiłem u nich pod samym portem. No. Mhm. Tak. Czyli ja będę ich nowym rybakiem. Mhm. Okej. Okay. A, czyli dostałem nową łódkę. Nową, starą łódkę. W sensie nie mam tej mojej, tylko dostałem od nich jakąś starą łódkę. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. A, mam pilnować się z czasem. Dobra, tu mam kliknąć undock, czyli odpłyń. Steruję się wsadem. Pod tabem mam inwentarz. Kabina, fursuit. Catch fish for the day. Okej, okay. Czy mam po prostu łowić ryby. Mam łowić ryby, to jest mój cel. Już widzę ryby przed sobą. O, jak fajnie się pływa. I myszką można obracać kamerą. Bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemna, luźna gierka. A F się łowi. Dzień dobry, F start fishing. Op. A jest taka minigierka z Dead by Daylight. No, szanuję. Szanuję, też jestem fanem tej gierki. Jakby się to poukładać, czy mogę to... Jak mogę kręcić? A, na prawym mogę kręcić. To ja tak będę układał, ok? A i kolejną mogę łowić w tym samym miejscu. No i kozaczek. I to mi się podoba. No. Od razu mi się ta gra spodobała, no. Ja to lubię, takie biznesowe klimaciki. Starz się rozwija swoją firmę. Tak czy inaczej. Dużo tych ryb. A, właśnie się skończyły. Dobra, na X się odpływam. Mogę płynąć dalej. Tu widzę, że mam trzy różne łowiska i różne ryby. Tam są takie jakby... Flądry? Możle? Może to flądry? Dobra, umiem obracać kamerą. Nie przejmuj się, gro. A, you don't have the right equipment for this. Okej, okay, czyli tu nie mam... Nie mam dobrego wyposażenia, żeby tutaj łowić. Dobrze, to płyniemy tu. Może na razie nie będę kombinował, tylko będę pływał to, co jest obok. Okej, okay, tutaj jest jakiś... Nie, to nie jest nazwa. Ło, złote! Złowiłem złote chyba. Tak, złota ryba, czyli wypas jakaś. Okej. Okay. Nie zobaczyłem, jak się nazywa. Od? Tak, okej. Okay. Ja nie mam pojęcia, co to jest kod. Nie znam ryb po angielsku. Ale pewnie wy będziecie wiedzieli i mi dacie znać, bo wy jesteście wyedukowane ziomki, wiadomo. Widownia tego kanału to same genialne umysły. Dobrze? Czy tu mogę łowić? Nie mogę. Czy tu mogę? Chyba ta ikonka mi od razu pokazuje, czy mogę, czy nie mogę. Więc chyba nie muszę się tak bardzo tutaj zastanawiać. Tak, tu jest od razu haczyk. Oj, prawie ominąłem, bo nie patrzyłem na to, tylko na inwentarz swój. No to tak jak wcześniej sobie pozapełniam. Dobrze, trzeba się tylko pilnować z czasem, ale tego co rozumiem... Już jest 14, wow, już pół dnia zleciało. Kurczę, bardzo szybko leci jak się łowi.
Ja miałem wrażenie, że jest początek dnia, to już popołudnie. Dobra, z tego co widzę tutaj... A, mój silnik i moja wędka jeszcze mi zajmuje miejsce. Aha! To powiem wam, no, tak trochę 2 na 10, w sensie ciężko to będzie zrobić. Pełny jestem, już więcej nie zmieszczę. Muszę jeszcze tak tetrisować te ryby. Dobra, godzina 16, ja wracam. No idealnie z pracy o 16 wyjść. Teraz tylko droga do domu, jelo, no nie? No. O, mogę odpalić światło. Ło, świeci się moja mała łódka, ale przyjemnie. A na E mogę coś... O, mogę zmieniać na inne, okej. A, mogę trąbnąć też. Fajnie. Dzień dobry. Czy to... Na F się dokuje? Tak, na F. Przytrzymuję F i on dokuje ładnie. Dobrze. Witam. Czeka na mnie znowu. No, wróciłem w jednym kawałku, tak. Mhm. A moja stara łódź całkiem została zniszczona. Całkiem, całkiem. Okej. I ta jest moja. Mhm. A, ale pożyczkę na nią wezmę. Okej. Okej, czyli będę odprowadzał kawałek swoich zarobków na rzecz tej nowej łódki, którą dostałem od burmistrza. Okej. No dobrze. Mhm. Dobrze. Jest git. Dobrze, mogę je teraz sprzedać. Fishmonger tutaj jest. Cyk. Dzień dobry, panie Fishmonger. Dzień dobry. Dobra. A co się stało ze starym? Okej. A, czyli większa i świeższa to więcej pieniędzy. No i niektóre rodzaje są więcej warte, okej. Mhm. Inne... O! Inne wyspy na... Znaczy inne miasta na innych wyspach mogą mi płacić inaczej. Okej. Dobrze, czy ja mam to wszystko zaznaczyć? Sell all fish. 153 zarobię. Wow! Gościu! Dobra, a i mogę w moim storage jeszcze trzymać. Okej. Rozumiem. No i super. Dobrze. O, dostałem części jakieś. Nie wiem, co to jest. Okej, okay, modyfikację można kupić tutaj. U tej pani. Taka, no, jakby trochę niezadowolona. No. Dobrze. Okej. Okej. Może mi naprawić, może mi wymienić. To wszystko kosztuje, zabiera czas. Będzie dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, mam nowe wędki. A, i to jest na płciznę do łowienia. Tutaj też jest na płciznę. 75 dolarów, 2 godziny będzie instalować. Plus 10% do fishing speeda. Tu jest plus 40% do fishing speeda. A jak chodzi o silniki, żeby pływać szybciej? A, mogę tu rzucić drugi taki sam silnik po prostu. Za 100 dolców. Tu mamy jakieś sieci, a i oświetlenie. Oświetlenie z przodu można rzucić, czyli tu, gdzie ja dałem to ulepszenie. No ale to nie potrzebuję. Jak coś, to bym brał silnik, moim zdaniem. Będę szybciej pływał. No, to sobie kupię silniczek. Kupię sobie silniczek. Tyk, 2 godziny. Dobra. I teraz jest Reaper Mod, czyli naprawianko. Okej. Okej. I nie muszę nic naprawiać. No dobra. No dobra. Czy ja mogę do storage'a sobie schować te części? Chyba mogę. To jest karbina, encyklopedia. Okej, czyli zbieram też informacje o rybach. Mogę sobie przerzucić te części do skrzynki, żeby mi nie zapychały miejsca. Fajnie. Tu mam 2 silniki. A, i ten nowy jest gorszy od tego starego, ale mam 2 przynajmniej teraz, no nie? Dobra, możemy iść spać chyba. Chyba możemy iść spać po prostu, bo jest 20. Nocą nie powinienem pływać. Tak mówił ten burmistrz, żeby pilnować się z czasem i po zmroku nie pływać, więc postaramy się tak robić, jak on poprosił. I może będzie git. Dobra, płyniemy na rybki.
Kolejne rybki, siu! Ej, rzeczywiście szybciej się pływa teraz. No, fajnie, fajnie, podoba mi się. Okej, czyli te ryby, które złowiłem, one zniknęły, czyli teraz siłą rzeczy muszę pływać dalej. Pewnie będą się też pojawiać z powrotem jakieś. No, tych nie mogę łowić, to nieźle. Tu jakieś małe rybeczki są. Mogę je łowić? Mogę. No jelo. To łowimy w takim razie, łowimy, łowimy. Dobra, ustawimy teraz trochę inaczej. A, i się skończyły, czyli to są te, co ostatnio zacząłem i nie skończyłem ich łowić. Jakieś bydlaki pływają. Wielkie. Nie mogę ich łowić. Okej, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Większości ryb nie mogę łowić po prostu. No, więc będę się musiał kręcić. Tu nie są śmieci. To wygląda, jakby śmieci pływały. I też nie mogę ich łowić. Fajowo. Tutaj też nie mogę łowić. Burka, burka. No, powiem wam, no... 2 na 10 mocno. A tam coś pływa. Czekajcie, bo tam jest jakaś ta butla. Ale tu chyba też jest rybka, którą mogę łowić. Co? Mogę, dobrze. To najpierw rybka, a później butla. Weźmiemy tą butlę. Prawdopodobnie to jakiś wielki skarb. O, i to już się skończyło. Jedna rybka była. No to nieźle. Tak, tu jest jakaś wiadomość w butelce. Okej. Do kabiny dodałem. Spoko. A to? Czy to drewno mogę zabrać? Nie, nie mogę. Okej. Czyli muszę mieć dużo więcej wyposażenia, ale tu jest zaraz obok inne miasteczko. Tak zaraz obok, tak centralnie naprzeciwko. Może oni lepiej zapłacą za coś. Chociaż może lepiej nie, bo tam umówiłem się z tym burmistrzem, że będę u nich zostawiał, więc może lepiej nie kombinować na razie. Chyba lepiej na razie nie kombinować, bo jeszcze będę miał kłopoty. Tutaj? Cyk, cyk i cyk, fajnie. Dobrze. Na razie jest w miarę prosto. Z tego, co się orientuję, to te minigierki mogą się później zmieniać. Im trudniejsze są ryby do złapania, tym trudniejsze będą minigierki same w sobie. Podobno. Tak widziałem na trailerze. Ale jak to do końca wygląda, to nie wiem. Już jest 16, kurczę, i tych nie mogę łowić znowu. Tam są skały, trzeba uważać na te skały, bo oni się można dosłownie rozbić. Tak na początku gry się rozbiła moja łódka. O, tu jest drewno. Nie wiem, po co mi tu drewno właściwie. Ale pewnie do ulepszeń. Tu jaka wielka ryba pływa. Kurczę, między skałami. Tu takie malutkie są, może mi je da złowić. Okej, damy radę. Cyk. Dobrze. I skończyły się. Nie, nie skończyły się. Skończyły się, tak. Tu w niej jedną rybkę złowiłem. Mogę wybrać sobie światła i zapalić. Okej. Cały czas mam zapalone. Czy to nie są te flądry z początku? Chyba tak. Czyli już nie mam nic do łowienia. I godzina jest 19:30 i zaczyna się ściemniać, więc pora wracać w miarę do domu. Oj, co to za ryba jest? Dobra, muszę szybko łowić i zmykać, bo się ciemno robi i muzyka, mam wrażenie, że się trochę zmieniła. Ale zapełnię to. Jeszcze jedną. Dobra, wywalam. Pa, pa. A panika mi będzie rosła. Okej. Okej. Rozumiem. Czyli jak pływam po ciemku, to moja postać zaczyna panikować. Czyli to nie jest dobre dla mojego zdrowia psychicznego również. To nieźle. Siema. O, ma jakieś specjalne zamówienie do mnie. Spoka, co tam chcesz? Galflonder i Grey Eel. Ale ja flonder nie mogłem łowić. No. Ach, shallow water, dobra. Czyli muszę inną wędkę jeszcze złowić. 171 dolców. No dobre pieniądze. Dobre pieniądze, nie powiem. Tylko tak, teraz muszę sobie nową wędkę kupić, żeby wykonać w ogóle to zlecenie. Stać mi na tą. Oczywiście. Mogę wziąć też tą. Po prostu połowę mniejszą, ale wezmę tą lepszą. Dużo miejsca mi bardzo zajmie. To prawda. To prawda, że dużo miejsca mi zajmie, ale to najlepsza wędka, jaką mogę wziąć na te płytkie wody. Więc taką weźmiemy i będzie git. No. O, jakaś kobitka przyszła. Okej. Przyszedłem łowić. Tak. Aha, czy ona mnie odgania. Ona mówi, że powinienem odejść. Okej, co tutaj mi się zrobiło? A, nowe zlecenie mam. Okej, flounder i eel. Dobrze. Wiadomości. O kurde, kto by to czytał w ogóle?
A, ja mam to kliknąć, okej. Dobrze, i w encyklopedii mam nową rybę. Fajnie, spoko. Idziemy w Kimę. Idziemy w Kimę, wstajemy i spróbujemy tą flądrę złowić. No akurat wiem, gdzie są chyba, więc nie będzie to wielki problem. Tak mi się wydaje. Tego ila. Il to nie jest jakiś węgorz czy coś takiego? Możliwe. Najpierw złowimy cokolwiek, żeby zarobić, a później popłyniemy dalej na te ważniejsze rzeczy. Chociaż ja teraz mam bardzo mało miejsca. Znaczy bardzo mało, no, trochę mniej. Dobra, tutaj są flądry na pewno, bo są takie szerokie. Prawda? Tak mi się wydaje. Jest, ale jakie to jest bydle! O kurde, gdzie ja to mam wpakować, żeby to sensowne było? O, jajajajaj, on tylko jedną chciał. Więc ja złowię tylko dwie i płynę dalej. Szukam tego ila. Tak mi się wydaje, że to takie podłużne są. Może to tamte, bo tamte są takie podłużne, wężowate trochę. Widzicie? Może to będzie to. I wtedy bym zrobił całe zadanie za jednym zamachem. Chyba tak. O kurczę, ale dziwnie się łowi. Ojej. No, bardzo dziwnie. Tak, to jest il. I on jest bardzo długachny skubaniec. No i weź to teraz spakuj. Dobra, tu spakujemy, będzie w miarę okej. Mam nadzieję, że na nich dużo pieniędzy zarobię. Bo strasznie dużo miejsca zajmują. Niewygodne to do pakowania. Okej, nie udało mi się. Za bardzo się pospieszyłem. No i już więcej ich nie zmieszczę. Co najwyżej mogę te takie zagięte zmieścić, albo te takie malutkie. I tyle. No. No, powiem tak. Strasznie dużo miejsca zajmują te większe ryby. I jak widać, nie bardzo mam gdzie upchać, a dopiero połowa dnia. Chociaż w sumie ja mogę dwa razy popłynąć i wrócić. Przecież mi nikt nie broni, no nie? Nie musi być tak, że zawsze łowię do samego wieczora. No i więcej już nie zmieszczę. Zostały mi takie pojedyncze, tylko małe sloty. Więc popłynę, oddam zadanie, oddam ryby, które mi zostaną. I wrócę tutaj łowić więcej. Ale nie mogę się doczekać, żeby sobie zwiększyć przestrzeń ładunkową, bo w tej chwili tu mam bardzo mało miejsca. Chociaż ten dzień też płynie bardzo szybko w sumie. Czas bardzo szybko płynie. O, może tak powinienem powiedzieć. Więc w sumie dzionek zlatuje bardzo szybko. Dobra, fishmonger, mam dla ciebie te ryby. Tak. Dobra, słuchaj, masz tutaj tego bydlaka. A, muszę to kliknąć. Okej. Okay. Masz tego bydlaka. No i fajnie. 54 dolce dostałem. Okej. Okay. Kolejne zlecenie ma. Squid and Black Grouper. Squidy to... To chyba już miałem, czy nie? A w nocy. Czyli te squidy muszę w nocy łowić. No. No. Okej, okay, czyli może być ciężko, bo te squidy muszę upolować w nocy, a w nocy jest niebezpiecznie. Kurczę. Jest to raczej niedobrze dla mnie. Ajajajajaj. O, już rośnie miasto dzięki mnie? Super. O, suchy dok jest czynny. Okej. Może nową łódź będę mógł zrobić. Fajnie by było. Jest, dry dock. Okej. O, ekstra miejsce. Okej. Aj, potrzebuję drewna i metal scrapsów. Jak je złowić? No. Okej. Okej, czyli tu mogę kupować ulepszenia dosłownie, tylko potrzebuję tych części. Nie wiem, jak się zbiera te części. Muszę jakoś się dowiedzieć, jak się to zbiera w ogóle. Na tabie mi się znowu coś odblokowało. Okej. Arrow Squid i Black Grouper. Arrow Squid już widziałem wieczorem. Już mi się udało je złowić. To są te Arrow Squid, ale ten Black Grouper to ja nie wiem, co to jest. Chyba nie łowiłem jeszcze tego Groupera. No. Z nim będzie większy problem. Okej. Okay. Czy jest jakaś sieć? Właśnie nie ma. Nie ma sieci, żeby łowić te drewienka. A to bym chciał zrobić. Dobra, wypływamy jeszcze raz. Wypływamy jeszcze raz dzisiaj. Spróbujemy oczywiście tego
tego squida złowić, jak się uda. Ale muszę się też dowiedzieć, jak się zbiera drewno. A czemu tutaj mam... Okej, mogę sobie to obejrzeć. Spoko. Flądry jeszcze dołowimy sobie. One bardzo dużo miejsca zajmują, to prawda, ale też pewnie dużo kosztują, więc luz. Myślę, że ze dwie możemy sobie złowić. Dobra. Okej. A, i się skończyły nawet. Już tam chyba nic nie pływa. Pożądalku. Godzina 18, więc się będzie ściemniało powoli, to na pewno. I musimy sobie zostawić miejsca trochę. Okej, tu się skończyło. Na te squidy. Trzeba się rozejrzeć, aż się pojawią. Już się robi ciemno, więc pewnie zaraz... A to nie są one? Tak dziwnie wyglądają te rybki tutaj. Tak, to one. Dobra, więc będę miał już jedną dla niego. Okej. Złowię dwie. Tak na zapas. I szukamy tego... O kurczę, ale się ściemniło mocno. Mocno nieprzyjemnie. On mówi o jakimś świetle, które gdzieś sobie się pojawia. Może chodzi o tamty? Nie. To są jakieś fajne rybki, które powinienem zwrócić uwagę. Tam coś błyszczało jakby. Właśnie. Co tu tak błyszczy? A, lighthouse. No, super. Świetna informacja. Dziękuję, gro. Naprawdę super sprawa, że mogłem sobie obejrzeć latarnię morską. Przestań mi czas marnować. Ale ciemno jest. Okej, moje lampki prawie nic nie dają, tak wam powiem. Tu coś pływa. Co to jest? Może to jest to, czego potrzebuję. O, to jest to, czego potrzebuję, ale nie mogę... O, mogę. Dobra. Dobra, to ja płynę z powrotem. Chyba to jest to, czego potrzebuję. Odpływam, kurczę, bo mój ziomek jest już chyba zdenerwowany. Na górze jakieś oko się pojawiło. No. Więc może być trochę spanikowany. 23 jest. Będę potrzebował więcej lamp, bo mam bardzo małe pole widzenia, jak widać. Bardzo ograniczone pole widzenia mam. Naprawdę. Dobra, ty, ziomek, bo mam dla ciebie rybki. Chyba to jest ta, co potrzebujesz. Oj, nawet złowiłem ci dwie te, a no, zapomniałem, że potrzebujesz dwie. Zrobiłem to podświadomie. Ale udało mi się. Jej. Jej. No. Crab pots. Okej. Dobrze, czyli dostanę od niego klatkę na kraby? Łapkę na kraby? Mhm. Okej, czy kraby mogę łowić z tego. I mogę od niego kupić oczywiście więcej tych klatek, ale nie chcę kupować. Chcę za to sprzedać moje ryby. Bardzo dużo mi zapycha tutaj miejsca. Naprawdę bardzo dużo mi zapycha miejsca. Proszę bardzo, czy ja się dowiem od ciebie, jak się ogarnia te części? Czy się nie dowiem? Naprawdę chciałbym to zrobić. Naprawdę chciałbym to zrobić. W kabinie mi się pojawiły nowe rzeczy. Common Crab i Fiddler Crab. Okej. Okay. Hmm. Dobrze, złowimy to w końcu, na pewno. Encyklopedii, ta nowa ryba się pojawiła, też fajnie. Spoko. Dobrze. Myślę, że tym pozytywnym, rozwojowym akcentem zakończymy ten odcinek. Dajcie znać, czy gra się podoba, oczywiście. Ja sobie będę grał i nagrywał. Myślę, że cały weekend spędzimy z tą gierką. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.